rozpoczęte. Jedziemy, proszę Państwa. Nie chce mi się iść. Sobie podjadę bliżej i zapłacę za ten, za autohofa. On też jedzie. To jak? I nie ma wyjazdu. Tam jest wyjazd. Ale kombinuję, co? A to tylko dlatego, że nie chce mi się iść. Dobra, tutaj mogę. 14 euro za 9,5 godziny stania tutaj. Bo skrócona pauza. Jakie to, kurczę, te betonowe falochrony. Nie wiem po co, kurczę, na co to. Jakaś wojna ma być. Zobaczcie. Widzicie, jakie wielkie akne. No. Jedziemy. Żegnajcie. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Chce ktoś kawę z was? Bo ja kawy nie lubię, a tutaj kawę dają. Także jakby ktoś chciał, to proszę się zgłosić do mnie. A teraz co? Jadę na parking, wjeżdżam na parking, bo się zatankowałam. Ciekawa, fajna maszyna. Ale superowska. 3,5 godziny mam wyjechane. Robimy pauzę. Czas na drugie śniadanie. Bułeczka i paróweczka. I tutaj do tego mamy ten ketchupa. Bo ja wolę z ketchupem niż z tym majonezem. Ich majonez jest niedobry. No, więc takie śniadanko. Co, kawa? Kawa u mnie gratis. Zawsze, gdziekolwiek bym nie była, nie lubię kawy. Za kawę trzeba zapłacić 2 euro, 3 euro, nie wiem ile. U mnie jest gratis. Dlatego, że jak się jedzie wolno, to się chce spać. Taka jest prawda. Robi się wszystko za kierownicą, żeby zlikwidować chęć spania. Ale czasem to nie pomaga. A dzisiaj była taka niespodzianka, że jak się tankowałam, to miałam odwiedziny na autohofie. Tego bym się nie spodziewała. Kogoś znajomego. Dobrze znam.
transporcie, jestem już, jestem na miejscu, wiecie, jak fajnie. No, jeszcze się zameldować i się rozładować i będzie super. Teraz papiery, numer referencyjny i trzeba iść się zameldować. Ciekawa jestem, co oni powiedzą. Mam nadzieję, że dzisiaj, ja chcę dzisiaj rozładunek. No, w moim przypadku nie ma opcji jutro. Ale to nie ode mnie zależy, co oni powiedzą. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że to będzie dzisiaj. Do pracy. Jest taki tu wiatr, że mi wszystkie włosy rozwiewa. Taki wielki statek, kontenerowiec. A ja nawet nie mam jak tam dojść. Nad to morze. A tam jeszcze jeden płynie. Tam jeszcze jeden płynie. Teraz wam pokażę. O tam. I tu jeszcze jeden. No tutaj jeszcze jeden. Jest godzina, wiecie która, kurczę, 7 się zbliża. Godzina 19 się zbliża, jestem rozładowana. Papiery podpisane, podbita. Posprzątałam się. Zlecenia nie mam. Także zostaję tutaj na parkingu. Pytałam się, czy mogę zostać. Powiedzieli, że mogę, że jestem bezpieczna. Security tutaj. Niekoniecznie na parkingu, ale przynajmniej coś mniej więcej spokojnie jest. I jak to się mówi, trochę późno, ale chyba się wybiorę do zwiedzania miasta o tej porze. Kiedyś tutaj byłam na budowie i nie miałam jak się dostać. Wszędzie są zakazy dla ciężarówek, żeby gdzieś bliżej podjechać. A tutaj jak już jestem, to skorzystam z tej możliwości do góry. No. Miasto nocą. Ku Klux Klan nocą. Ku Klux Klan, to inaczej Cuxhaven. Ja tak nazywam, Ku Klux Klan. No i proszę, i mamy akcję ratunkową straży pożarnej dla jednej z firm w strefie portowej. Tego się akurat nie spodziewałam. Widzę, że mój pobyt zaczyna się tutaj bardzo ciekawie. I tak, strefę przemysłową mamy już za sobą. Łodzie rybackie. Magazyny z wyposażeniem dla kutrów rybackich. Bardzo, bardzo dużo sieci rybackich leżących na placu i tak dalej, i tak dalej.
I tak oto w ten sposób jestem przy basenie portowym, tak się ta część tutaj nazywa. Posterunek policji, restauracja z miejscami leżakowymi, co prawda są teraz opustoszałe. Dodatkowo kilka zacumowanych jachtów i w oddali już widać centrum miasta. W dzisiejszym dniu czuję się bardzo wyjątkowo z tego względu, że cały port tutaj, basen portowy należy tylko i wyłącznie do mnie. A dlaczego? A dlatego, że nie ma nikogo w porcie. Jestem sama jedyna. Nie ma przechodniów, nie ma turystów. A ja jestem bardzo późno na zwiedzaniu tego miasta. Dużo jachtów. Do wyboru, do koloru. Zobaczcie. Ale zajebiście ich dużo. A ja tutaj byłam, a i wiecie co? Ja tutaj byłam 2 lata temu na budowie tutaj. Albo ja się mylę, ale raczej nie. Te domki poznaję po tamtej stronie, te białe. A nie, przepraszam bardzo, to było w Hamburgu. Sorry, to był Hamburg. Nie Ku Klux Klan. O jaki ten jest największy tutaj. Tak oto w ten sposób dotarłam tutaj do portu Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Cuxhaven, dokładnie. Cieszę się, że tutaj jestem. Jak wam się podoba? Ku Klux Klan wieczorową parą. A tam płynie kontenerowiec, jaki wielki. Tyle kontenerów do rozładunku. Atrakcje, nie wiem jakie to są atrakcje, ale jakieś atrakcje są. Bilety do sprzedaży u kapitana portu. Cuxhaven jest w głównej mierze miejscem turystycznym oraz uzdrowiskowym. W chwili obecnej wydaje się miasto bardzo opustoszałe, a to tylko dlatego, że jeszcze na świecie i w Niemczech głównie panuje obawa przed koronawirusem, dlatego jest taka sytuacja. W pełnym sezonie Cuxhaven musi być bardzo, bardzo ciekawym miejscem dla zwiedzających i turystów. Obecnie jest to już prawie końcówka sierpnia. I oczywiście jestem też późnym wieczorem, więc praktycznie jest bardzo spokojnie o tej porze. Dla ciekawości powiem wam, że z Cuxhaven odbywały się rejsy do Nowego Jorku i do Kanady. Takie dalekie rejsy organizowała wcześniej firma Hapag, a obecnie w środku Hapag Hale można obejrzeć wystawy dotyczące żeglugi oraz emigracji. No dobrze, a teraz kierunek Molo. Punkt widokowy na morze. Punkt widokowy Cuxhaven jest znany pod nazwą niemiecką Alte Liebe, czyli w tłumaczeniu na język polski Stara Miłość, i jest to najsłynniejszy zabytek tutaj. Wcześniej to był jako
falochron i jako molo. Teraz jest to jako punkt widokowy zrobiony dla turystów. Słoneczny, ciepły dzień, można bardzo miło spędzić czas tutaj w Cuxhaven, w porcie, obserwując na morzu przepływające statki, bądź w pobliskich restauracjach skosztować przeróżnych ryb, albo spędzić czas po prostu na najbliższej plaży niedaleko Cuxhaven. Bardzo fajne miejsce na wypoczynek, pod warunkiem, że ma się pieniądze w portfelu. I robi się coraz bardziej późno, ciemno i czas najwyższy kierować się w stronę ciężarówki, w stronę mojego parkingu. A tutaj mamy most podnoszony, atrakcja kolejna tego miasta Cuxhaven. Posiadacze jachtów, statków z portu mogą sobie w odpowiednich godzinach przepływać na drugą stronę w kierunku morza. Bo jest tak zimno, że masakra. Rękawiczki by się przydały, czapka by się przydała i strasznie wieje. Teraz to prawdopodobnie jest gdzieś koło 12-13 stopni, więcej nie. Takie to było zwiedzenie portu w Cuxhaven, Ku Klux Klan. Jest godzina 9:15. Zanim ja dojdę do mojej ciężarówki na parking, to będzie prawie 10:00. Czyli z mojej strony to by było teraz już tyle. Razem ze mną mogliście zwiedzić sobie trochę portu tutaj na północy Niemiec. Jak będziecie kiedyś przy okazji tutaj przejazdem, będziecie jakbyś mieć możliwość tutaj się zatrzymania, to można spacerkiem się przejść ze strefy przemysłowej. Przy odrobinie szczęścia miejsce parkingowe można znaleźć. Dobra, to na razie. Hejka. Cześć. Ale zimno, hejku. Czapka by się przydała. W kolejnym dniu dzisiejszym jedziemy na weekend, kierunek weekend. Także bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wspólne zwiedzanie miasta Cuxhaven na północy Niemiec. Trasa została w dniu wczorajszym zakończona, a teraz let's go! Kierunek weekend, Wochenende.